Witamy Polacku, witamy. Także proszę Państwa, no byśmy tutaj chcieli doczekać się odjazdu tego, proszę Państwa, pojazdu do Anglo, Ameryki Białystok, ale zanim to się stanie, to będzie gdzieś tak za 15 minut, czyli że to sporo czasu minie, zanim, proszę Państwa, oni odjadą. Także troszeczkę się tak popatrzmy, co tu się dzieje. No bo proszę Państwa, cóż, to mogą prawosławny jakiś człowiek jeden wracać, no bo czy ci święci ludzie biblijni, świadkowie Jehowy, to są ludzie, słudzy Jehowy, pierwszej klasy, rano funkcjonują, także zapraszamy na mszę do świętej Anny. No ci dwaj poszli od 21 do 22 jest u świętej Anny. Proszę Państwa, teraz na Starówce zaczęło się o 20 u jezuitów, którzy nie mają obrazów. A ci wszyscy, którzy tutaj są wyznawcy papieża, wyznawcy szatana, no to oni mają te obrazy takie, niektórzy je noszą, niektórzy je całują, stawiają na drodze ognia, na drodze powodzi, wota tam, świece palą, także ta zakonnica też. Także proszę Państwa, tak robiono w Hiszpanii, jako no, parafianie, słownik wyrazów obcych mówi, że to jest człowiek ciemny, zacofany, przesadny i przesądny. Także proszę Państwa, ci ludzie drugiej klasy, drugiej kategorii, proszę Państwa, kaszlą teraz, chrumczą, breszą, kopcą, oglądają się, proszę Państwa, nosem pociągają i są chudzi. Wyznawcy papieża są chudzi, bo gdyby zaoszczędzili, proszę Państwa, pieniądze, gdyby miały dużo pieniędzy, no to byliby pulchni jak świadkowie Jehowy, słudzy Jehowy pierwszej klasy, którzy dawno śpią. No bo proszę Państwa, tylko te diaboluki katolickie nie śpią po nosach z ojcem swoim. Waszym ojcem jest diabeł i wy chcecie spełniać pożądliwości ojca swojego. On był mężobójcą, kłamcą, wprawdzie nie wytrwał, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Także ten diaboluk też się poprawia, katolicki, żebrak.